Dzień dobry. Witam Was w ten czerwcowy poranek hasłami biblijnymi, z których pierwsze pochodzi z Księgi Przysłów. Strzeż moich przykazań, a będziesz żył. Strzeż mojego wskazania, jak swej źrenicy. A drugie z listu Jakuba. Czy jest między Wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. I jeszcze cytat Erasma z Rotterdamu. Zapal światło, a ciemność sama zniknie. Niech oni to załatwią. Przecież da się zrobić to jakoś, żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi i żyli w pokoju. Wystarczy, że kilka osób, może tych rządzących, dogada się i to się wszystko uda. Jak on mógł? Przecież to powinno być karalne. Na pewno system dobrych kar załatwiłby sprawę i nie byłoby żadnych oszustów. Po prostu baliby się coś takiego zrobić. Nieraz wydaje nam się, że jesteśmy w stanie jako ludzie doprowadzić do idealnego stanu za pomocą systemowych rozwiązań, odpowiedniego prawa, dobrej edukacji. Pomimo postępu w tych dziedzinach, ludzie cały czas popełniają błędy, robiąc innym krzywdę. Każde kolejne pomysły, pomimo swoich zalet, mają też swoje negatywne konsekwencje, których się zazwyczaj nie spodziewamy. Mówimy przecież często, że każdy kij ma dwa końce, ale tak naprawdę wciąż nie nauczyliśmy się tego, że wiele naszych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony. Bardzo chcemy jakiejś naprawy świata. Chcemy, żeby wszystkim żyło się lepiej i sami chcemy, żeby nas też dobrze traktowano. Często żyjemy takimi górnolotnymi hasłami jak właśnie pokój, szczęście, sprawiedliwość. Zazwyczaj mówimy, że ktoś powinien się za coś wziąć, coś wymyślić, albo że ktoś powinien czegoś nie robić, żeby te hasła jakoś osiągnąć. To jednak nie jest Boży plan naprawczy dla tego świata. Konfrontują nas z tym właśnie słowa Erasma z Rotterdamu, które czytaliśmy przed chwilą. Zapal światło, a ciemność sama zniknie. To znaczy, że nie sztuką jest wypunktować to, co złe i zwracać na to uwagę, narzekać, że ktoś inny popełnia błędy. Prawdziwą sztuką chrześcijańskiego życia jest być tym światłem, które sprawia, że znika ciemność. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście światłością świata. Nie powiedział, że mają dążyć do tego, żeby ktoś inny zapalił światło. Powiedział im jasno, że to oni są światłością. To są słowa też do nas, do wszystkich uczniów Chrystusa. Czy jednak wiemy, jak być tą światłością? W naszych tekstach padło też takie słowo jak mądrość. Mądrość to dla Boga nie posiadanie wiedzy. To nie jest odpowiednie stosowanie rozwiązań tego świata. Czytamy, że mądrość ma się manifestować właśnie w naszym dobrym postępowaniu. Nasze uczynki mają być nawet nacechowane mądrością. Będzie to wtedy miało przełożenie na nas samych, ale i na tych, którzy są wokół nas. Bóg mówi: strzeż moich przykazań, a będziesz żył. Możemy nawet powiedzieć: będziesz dobrze żył. Nie znaczy to, że wszyscy dla nas będą mili i w porządku, ale znaczy to, że my możemy się wtedy przysłużyć do budowania pokoju. Mamy być światłością świata, odbijać Boże światło my sami, a nie wymagać tego od innych. To my mamy być światłością. To ty masz być światłością.